Krzyżem Jezusa stała matka, z miłością spoglądała na rany syna, wiedząc, że przez niego dokona się odkupienie. Chwała Tobie, Królu Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Formularz mszy świętej wotywnej wielkopostnej o powierzeniu Najświętszej Maryi Panny zaprasza nas dzisiaj do refleksji na temat Maryi jako naszej Matki. Spoglądamy w tym Wielkim Poście pewnie z większą żarliwością i częściej na krzyż, i nie sposób nie zauważyć, szczególnie tu w Bridgeport, gdzie jest to tak pięknie pokazane w ołtarzu, że ten krzyż Jezusa nie jest samotny. Owszem, w momencie kulminacyjnym śmierci Pana Jezusa wiemy, że większość, znakomita większość uczniów, naśladowców, tych, którzy z Jezusem byli, uciekła, ukryła się gdzieś. Oni są, ale ukryci. Być może byli na drodze krzyżowej, wmieszani w tłum, być może patrzą gdzieś z daleka, ale nie ma ich w tej scenie. W tej scenie Pismo Święte, Ewangelia Janowa, bardzo konkretnie pokazuje nam właściwie te osoby właśnie, które są ukazane w naszym ołtarzu. A więc jest to Jan, oczywiście, ten, który jako jedyny z apostołów nie uciekł, nie zaparł się Pana Jezusa, ale został do końca. I wiemy, że to miłość, bo tutaj jasno jest powiedziane, uczeń, którego Jezus miłował, to miłość płonie w Janie i ona mu nakazała pozostać, dała mu tą odwagę. A zatem jako jedyny uczeń w przyszłości, jedyny apostoł, nie umrze śmiercią męczeńską, albowiem jego męczeństwo dokonało się jakby w jego miłości. Co zresztą widzimy, bo tradycyjnie święty Jan przedstawiany jest w kolorze czerwonym, czyli męczeństwa. Czerwony płaszcz nakrywa zieloną suknię, a więc kolor miłości, kolor wierności, kolor płodnej miłości, zieleń jako życie. Wszystkie kolory mają tutaj bardzo ważne znaczenie. Ale nie o kolorach dzisiaj, tylko o krzyżu. A zatem święty Jan jest pod krzyżem. Jest Maria Magdalena również tu przedstawiona, klęcząca pod krzyżem, której miłość wszystko wybaczyła. Wiemy, że to ta, której Pan Jezus tak wiele wybaczył. I ci nie grzesz więcej. I rzeczywiście miłość Marii Magdaleny ukazana jest tu w scenie krzyża. Jak również wiemy, że będzie ona
jedną z pierwszych, której będzie dane spotkać zmartwychwstałego. Rabuni, mój Panie, to ta, która będzie mogła spotkać w ogrodzie zmartwychwstałego. Miłość Marii Magdaleny. O Marii, żony Kleofasa, nie wiemy zbyt wiele. Aczkolwiek jej imię zostało wpisane tutaj jako tej najwierniejszej. No i oczywiście pod krzyżem jest Maryja, Matka Bolesna. Ta, której, jak wiemy, w tradycyjnych, pięknych, katolickich przedstawieniach serce przebite mieczami. Siedem boleści Matki Bożej, tak pięknie rozważanych każdą pierwszą sobotę przez apostolstwo dobrej śmierci w naszej świątyni. A zatem, moi drodzy, wpatrujemy się dziś szczególnie w postać umierającego Jezusa, w tych ostatnich słowach, jakie wypowiada, siedem słów, w tych ostatnich słowach, jakby testamencie, mówimy na to testament z krzyża. I co się tam wydarzyło? Testament z krzyża to tylko dwa zdania. Niewiasto, oto syn Twój, i do ucznia mówi, oto matka Twoja. I tu, moi drodzy, po raz kolejny, szczególnie dla wojowników, tutaj myślę, że się to robi jasne, bo mówimy o tym w naszych wykładach. Cała nasza wiara, cała nauka, cała liturgia, wszystko, co robimy tu w Kościele, ma zawsze dwa kierunki. Kierunek od nas do Pana Boga i od Pana Boga do nas. A więc tak jakbyśmy namalowali dwie strzałki, jedna z grotem w dół, a druga w górę. I tu również w tej scenie te dwie strzałki bardzo są widoczne. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Matka. Maryja zostaje powierzona, to jest temat dzisiejszej mszy wotywnej, powierzona uczniowi. A wiemy, że ten uczeń, Jan, którego Pan szczególnie miłuje, to postać bardzo symboliczna, ponieważ w postaci, w osobie świętego Jana mamy prawo widzieć każdego z nas, siebie samego. To nam Maryja zostaje pod krzyżem powierzona. I jeszcze raz odwołam się, nasze ostatnie spotkanie, nauka, konferencja o nauczaniu papieża Pawła VI i całej nauce Kościoła o Maryi jako Matce, Matka Kościoła, Matka każdego z nas. Oto Matka Twoja. Cóż jest takiego szczególnego, drodzy, w tym testamencie? Otrzymujemy pod krzyżem najlepszą matkę. Pan Jezus jakby umierając daje nam ją na zawsze. Tu rozpoczyna się nowy obraz, nowy dział historii. Maryja jest matką Kościoła, a więc matką każdego z nas. Nie jesteśmy sierotami. Matka to ta, do której się uciekamy, do której przychodzimy, którą prosimy. To znowu jest ten kierunek, zobaczcie, do góry. My chcemy prosić ją o coś. Pod Twoją obronę uciekamy się, o czym mówiliśmy. Najstarsza maryjna modlitwa wskazuje na to, że chrześcijanie bardzo szybko zrozumieli, że Maryja jako matka to ta, do której w najtrudniejszych sytuacjach można się uciekać. A więc biec do niej, chować się pod płaszcz jej opieki, jej miłosierdzie. Ale pamiętajcie, że to bycie dzieckiem Maryi to nie tylko uciekanie się do niej, to nie tylko proszenie, to nie tylko oczekiwanie czegoś od Maryi, ale papież Paweł VI pięknie uczy o tym. To przede wszystkim naśladowanie jej, a więc znowu drugi kierunek. Patrzymy na nią, tak jak patrzymy tu w nasz ołtarz. I co widzimy? Widzimy najświętszą niewiastę.
widzimy niepokalaną dziewicę, widzimy pokorną służebnicę pańską, widzimy tą, która jest kompletnie kecharitomene, gracia plena, pełna łaski, przemieniona przez łaskę. Widzimy kogoś, kto jest najświętszy z wszystkich ludzi. Oczywiście jest to ideał niedościgniony dla nas, ale bardzo konkretny obraz, kogo mamy naśladować, z czyjego przykładu mamy czerpać. A Maryja jest bardzo konkretnym i pięknym przykładem, bo widzimy po pierwsze w jej pokorze, w jej otwarciu na wolę Bożą, w jej posłuszeństwie i, kochani, w jej konsekwencji. Myślę, że ten obraz Maryi pod krzyżem to najpełniejszy obraz jej konsekwencji. Ona się nie zachwiała, nie uciekła, nie zrezygnowała, nie była rozczarowana, tak jak my często. Nie uległa pokusie złego ducha, nie warto, daj spokój. Maryja do końca pozostaje wierna. A zatem jest matką w momencie niepokalanego poczęcia, w momencie zwiastowania, w momencie przyjęcia słowa, w momencie urodzenia Jezusa, w momencie ofiarowania Pana Jezusa, w momencie wychowania Pana Jezusa jako dziecka, młodzieńca, w momencie Jego chrztu, Jego publicznej działalności, wreszcie Jego śmierci i zmartwychwstania. I dlatego, kochani, w konsekwencji tych wszystkich momentów Maryja zostaje wzięta do nieba. No bo skoro była z Jezusem przez cały czas Jego ziemskiego życia, Pan Bóg przyjmuje ją z duszą i ciałem do nieba, aby była i w wieczności. I nawet jeżeli jest w wieczności, nie jest nam daleka. Bo z tej wieczności, jak przez okno, wychyla się patrząc na nasze życie. A zatem, moi kochani, powierzenie Najświętszej Maryi Panny, dzisiejszy temat mszy wotywnej, jakże piękny, jakże wielkopostny, jakże pasyjny, jakże ważny. Stań pod krzyżem i zechciej usłyszeć te słowa. Oto Matka Twoja, przyjmij Maryję do swojego życia. Tak jak uczyniłaś to przez zawierzenie, przez wiele modlitw, przez konsekrację, przez bardzo wiele na pewno sytuacji Twojego życia, trzeba to odnawiać. Albowiem gdzie stoimy pod krzyżem, gdy stoimy i gdy usłyszymy słowa oto Matka Twoja, również i Maryja usłyszy od Jezusa słowa oto Twoje dziecko. Maryja jest zawsze obecna. Z miłością spogląda na krzyż, z miłością spogląda na nas. Prośmy w tej mszy świętej, kochani, abyśmy za przyczyną niepokalanej dziewicy, Matki Kościoła i naszej Matki, przeżyli ten Wielki Post w duchu pokuty, ale również w duchu odnawiania naszej wiary. Bo na cóż nam wszelkie postanowienia, jeżeli nie będzie w tym pogłębienia naszej wiary, Twojej wiary, Twojej relacji z Panem Jezusem. Drodzy wojownicy, bracia kochani, pamiętacie, w konferencji mówiliśmy o bardzo ważnej zasadzie. Przez Maryję do Jezusa. Jak możemy inaczej tak w pełni dojść do krzyża Chrystusowego i do Pana, jak nie z Maryją za rękę? Ale to nie jest tylko dla wojowników droga, to jest droga całego Kościoła. Zechciejmy iść z Maryją pod krzyż, aby tam usłyszeć te słowa, które usłyszał Jan. Oto Matka Twoja.